każdy od czasu do czasu lubi zgrzeszyć i zjeść coś słodkiego, coś, co poprawia humor, no i sprawi, że poczujemy się tak błogo, a zwłaszcza teraz, jak dni bywają różne, to również tak ciepło nam na żołądku się zrobi. Agnieszka Kałuża, autorka bloga Aga Pomaga, dzisiaj będzie nas kusić słodkościami. Dzisiaj powiem o gorącej czekoladzie, jak ją zrobić samodzielnie w domu, tylko proszę nie myśleć o kaloriach, dobrze? Dobrze, dobrze, w ogóle nic. Żadnych kalkulatorów kalorii nie włączamy. Potrzebujecie do tego 250 ml mleka, takiego 3,2%, 150 ml śmietanki 30% kremowej i tabliczkę czekolady najlepiej śmietankowej. Robi się myślę o kaloriach? Nie, w ogóle nic, nic, zero. Tutaj w ogóle wiesz, masz tylko smak pysznej czekolady już w ustach. Okay. Jak ją przygotować? Mleko zagotowujemy ze śmietanką i dodajemy pokruszoną czekoladę. Okay. Całość dokładnie mieszamy do całkowitego roztopienia czekolady, no i podajemy ją na gorąco. Do tego możemy też dodać taką bitą śmietanę, którą samodzielnie możemy zrobić właśnie z tej śmietanki 30% tej kremowej, którą wystarczy zmiksować naszym takim domowym mikserem. No i taką czekoladę gorącą podajemy i się nią rozkoszujemy, rozpływamy się po prostu. No nie tylko będzie nam słodko, wręcz się zasłodzimy, myślę. A więcej inspiracji kulinarnych i nie tylko na blogu Aga Pomaga na Facebooku.